Patrycja, no nie udało się. To był na pewno inny mecz niż ten w grupie. Holenderki jednak na finiszu, jednak to one miały więcej bramek. No znów nas pokarały tym, co, czym w grupie. My wiedziałyśmy, że naszym największym mankamentem w pierwszym meczu był nasz atak i z tego one wyprowadziły bardzo łatwo szybkie kontry. Dzisiaj ten scenariusz się powtórzył. No, z całych sił próbowałyśmy, żeby tak się nie stało. No niestety, czasami się nie da. A ty zadowolona jesteś ze swojej gry? No bo jednak na początku to z twojej pozycji padało dużo bramek. Absolutnie nie. Jeżeli byśmy ten mecz wygrała, ja bym nie trafiła nic, to byłabym dużo bardziej zadowolona. Ale z tego meczu jakie można pozytywy, w sensie dużo było akcji w waszym wykonaniu, które były udane, które można przenieść na niedzielny mecz? Znaczy niedzielny mecz będzie zupełnie inny. Holenderki mają taki dosyć specyficzny styl grania i my tego meczu wbrew pozorom nie przegrałyśmy w obronie. Straciłyśmy 28 bramek, ale przegrałyśmy ten mecz w ataku. Holenderki pokarały nas bardzo szybkimi kontrami i tak naprawdę tym uciekły. No i już w drugiej połowie nie byliśmy w stanie dogonić wyniku, mimo że już było gdzieś tam trójką, no to zabrakło trochę zimnej głowy. No i też dobre zawody rozegrała holenderska bramkarka Wester, która bardzo miała wysoki procent, przynajmniej w pierwszej połowie. Zmieniczka, jak było widać, to już nie to samo. Czy ona zagrała dobre zawody, czy my znowu ją ustrzeliłyśmy, no to jest takie pytanie do kogoś. A tak naprawdę, no tak jak w pierwszym meczu, gdzieś tam ona wyciągnęła te piłki, tak naprawdę łapała je prawie w dwie ręce i to jest samobój, to jest po prostu rzut do własnej bramki i z tego poszły tak szybkie kontry, że nawet nasze najszybsze skrzydłowe nie były w stanie za tym wrócić. Jakie prognozy na niedzielę? A szczerze nie śledziłam pogody.